Uczmy się polskiego, uczmy się polskiego. Z mamą, z koleżanką, z mężem czy z kolegą. Śmiejmy się po polsku, smućmy się po polsku. Bawmy się po polsku, kłóćmy się po polsku. Uczmy się polskiego, uczmy się polskiego. Uczmy się polskiego, uczmy się polskiego. Wygląda. Taty nie ma, jest w delegacji. Nie ma też nic do jedzenia. Właśnie. Przez kilka dni wy musicie robić zakupy. My? Chyba ona. Ja? Zakupy robią kobiety, ja nie umiem. Tak, kobiety? Takie małe dziecko ma kupić 5 kg ziemniaków i do tego jeszcze cukier, mąkę, pieczywo, warzywa, owoce. Już dobrze, zaraz idziemy do sklepu. Co trzeba kupić? Sama nie wiem, tak źle się czuję, że nie mogę myśleć. Sami musicie zdecydować, co trzeba kupić. A ja nie umiem robić zakupów. Kiedyś trzeba się nauczyć. Chyba właśnie dzisiaj jest ten dzień. Ja mogę kupić, a Marek nosić. Czy kupić coś dla ciebie, mamo? Nie, nie. Nie jestem głodna, chcę mi się tylko pić. Trzeba kupić sok albo wodę mineralną. Pieniądze są w mojej torebce. Ale nie wiem, ile pieniędzy trzeba na zakupy. Niestety dużo. Jedzenie jest teraz bardzo drogie. Robimy listę zakupów. Mama nigdy nie robi listy, a zawsze wszystko kupuje. Proszę bardzo, jak jesteś taka mądra, to sama idź po zakupy. Bez listy i beze mnie. No już dobrze. To co trzeba kupić? Chyba wszystko. Lodówka jest pusta. Pieczywa też nie ma. Chleb. Ja chcę bułki, nie chleba. Dobrze. Pół bochenka chleba i 3 bułki. I ciastka. Ciastka na końcu. Teraz musimy zrobić listę najważniejszych zakupów. Chleb, bułki, masło. Masło i margarynę. A olej? Olej też, na wszelki wypadek. Trzeba kupić wędlinę. Szynkę! Ja chcę szynki! Szynka jest droga. Może kiełbasę? Nie lubię kiełbasy. Wolę ser żółty. Dobrze, zapisuję ser żółty. I ser biały na śniadanie. Ogórki. Rzodkiewki i pomidory. Zapisane. I mięso na obiad. Może kurczaka? I dużo napojów. Dla mamy. Kiedy ktoś jest chory, musi dużo pić. Najlepiej sok. Albo herbaty z cytryną. Jest zdrowa i ma dużo witamin. Masz rację. Trzeba kupić cytrynę. A inne owoce? Jabłka, pomarańcze albo banany? Zapisuję owoce. To już chyba wszystko. Teraz jeszcze pieniądze i możemy iść na zakupy. Ale ty nosisz zakupy. Ja jestem za mała. Chleb. 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 Ja chcę bułki, nie chleba. Ja chcę bułki, nie chleba. Ja chcę bułki, nie chleba. No dobrze, pół bochenka chleba. I 3 bułki. No dobrze,
pół bochenka chleba i 3 bułki. No dobrze, pół bochenka chleba i 3 bułki. I ciastka. I ciastka. I ciastka. Masło. 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 Masło i margarynę. Masło i margarynę. Masło i margarynę. A olej? A olej? A olej? Olej też. Olej też. Olej też. Trzeba kupić wędlinę. Trzeba kupić wędlinę. Trzeba kupić wędlinę. Szynkę, ja chcę szynki. Szynkę, ja chcę szynki. Szynkę, ja chcę szynki. Szynka jest droga. Szynka jest droga. Szynka jest droga. Może kiełbasę? Może kiełbasę? Może kiełbasę? Nie lubię kiełbasy. Nie lubię kiełbasy. Nie lubię kiełbasy. Wolę ser żółty. Wolę ser żółty. Wolę ser żółty. I ser biały. I ser biały. I ser biały. Ogórki. 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 Rzodkiewki. 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 I pomidory. I pomidory. I pomidory. A mięso na obiad? A mięso na obiad? A mięso na obiad? Może kurczaka? Może kurczaka? Może kurczaka? Sok. 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 Trzeba kupić cytryny. Trzeba kupić cytryny. Trzeba kupić cytryny. A inne owoce? Jabłka. A inne owoce? Jabłka. A inne owoce? Jabłka.
pomarańcze. 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 Banany. 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 Odejdź ode mnie. Ale dlaczego? O, Marta! Cicho, mała. Nie rozumiem. O co ci chodzi? Przecież Marta może nam pomóc w robieniu zakupów. Ja w sklepie z małym dzieckiem. To po prostu wstyd. Muszę się schować. Jeszcze czego? Marta! Marta! Cicho, mała. Marta! Cześć. Robicie zakupy? Wiesz, mama jest chora. Musimy jej pomóc. Ale Marek nie umie robić zakupów. Nie wie, ile trzeba kupić chleba, ile masła. Wiem. Właśnie, że nie wiesz. Mogę pomóc. U nas zawsze ja robię zakupy. Świetnie. Cicho, mała. Nie krępuj się. Przyznam, że nie mam pojęcia o zakupach. Chyba twoja mama jest dla was zbyt pobłażliwa. Sok pomarańczowy czy jabłkowy? Jaki sok lubi twoja mama? Chyba jabłkowy. Ale ja wolę pomarańczowy. A więc dwa kartony jabłkowego i jeden karton soku pomarańczowego. Czy to wystarczy? Myślę, że tak. Mamy 2 litry soku jabłkowego i litr soku pomarańczowego. I jeszcze 2 butelki wody mineralnej. Teraz musimy kupić pieczywo. Tak, bułki i chleb. Chleb kupujecie? Ja lubię ten gatunek. Dobrze. Wystarczy nam pół bochenka. I 3 bułki. Są bardzo świeże. Teraz nabiał. Sery, masło, mleko. Musimy kupić ser żółty, ser biały. A mleko? Mleko chyba też. Nie lubię mleka. Ale może Marek lubi, albo wasza mama? Tylko Bej lubi mleko. Więc trzeba kupić mleko dla Beja. 1 litr wystarczy? Na pewno. Jaki ser żółty lubicie? Mamy duży wybór serów. Ja lubię taki z dużymi dziurami. Emmentaler? Proszę, jest. Ten ser jest bardzo drogi. Tak. Kilogram kosztuje 70 tysięcy złotych. Morze Podlaskie. Jest tańszy. A ile kosztuje? 42 tysiące kilogram. Dobrze, biorę Podlaski. Poproszę 0,5 kilograma sera żółtego. Jakiego? Poproszę ser Podlaski. Bardzo proszę. 21 tysięcy złotych. Płaci pan w kasie. A biały ser na śniadanie? Rzeczywiście. Poproszę jeszcze ćwierć kilo sera białego. Jaki ser? Tłusty czy chudy? Tłusty jest lepszy, ale ma więcej kalorii. Poproszę 25 deka sera tłustego.
Proszę, 3200. Przepraszam, ile kosztuje kilogram szynki? 87600. Sama widzisz, szynka jest bardzo droga. Ale bardzo dobra dla chorych. Kup 20 deka. Niech będzie, ale to bardzo dużo pieniędzy. Poproszę 20 deka szynki, tylko chudej. Siedemnaście tysięcy pięćset dwadzieścia. I pół kilograma suchej kiełbasy. Trzydzieści jeden tysięcy pięćset. Czy podać coś jeszcze? Musimy kupić kurczaka. O, tak. Czy dostanę pieczonego kurczaka? Tak jest. Może ten? Może. Czy jest większy? Proszę, ten jest większy. Waży kilo 20. Płaci pan 36 tysięcy. Jeszcze tylko owoce i warzywa. I zakupy skończone. To są ładne pomidory i ogórki. Tak dużo owoców? Nie mamy tyle pieniędzy. Owoce są zdrowe dla chorych. Mama musi jeść owoce. Wcale nie są drogie. Pomarańcze 14 tysięcy za kilogram. Jabłka 10 tysięcy. I banany 15 500. Kiełbasa jest droższa. A szynka jeszcze droższa. Nie kłóćcie się. Idziemy do kasy. Tyle pieniędzy za zwykłe zakupy. 324 560 zł. To niemożliwe. Możliwe, możliwe. Jedzenie nie jest tanie. Ale wie to tylko ktoś, kto robi zakupy. Ja już wiem. Sok pomarańczowy? Czy jabłkowy? Sok pomarańczowy? Czy jabłkowy? Chyba jabłkowy. Chyba jabłkowy. Ale ja wolę pomarańczowy. Ale ja wolę pomarańczowy. A więc dwa kartony jabłkowego. A więc dwa kartony jabłkowego. I jeden karton soku pomarańczowego. I jeden karton soku pomarańczowego. Czy to wystarczy? Czy to wystarczy? Mamy 2 litry soku jabłkowego i litr soku pomarańczowego. Mamy 2 litry soku jabłkowego i litr
soku pomarańczowego. I jeszcze 2 butelki wody mineralnej. I jeszcze 2 butelki wody mineralnej. Teraz musimy kupić pieczywo. Teraz musimy kupić pieczywo. Tak, bułki i chleb. Tak, bułki i chleb. Który chleb kupujecie? Ja lubię ten gatunek. Który chleb kupujecie? Ja lubię ten gatunek. Wystarczy nam pół bochenka. Wystarczy nam pół bochenka. I 3 bułki. Są bardzo świeże. I 3 bułki. Są bardzo świeże. Trzeba kupić mleko dla Beja. Trzeba kupić mleko dla Beja. Jeden litr wystarczy? Jeden litr wystarczy? Ten ser jest bardzo drogi. Ten ser jest bardzo drogi. Tak, kilogram kosztuje 70 000 złotych. Tak, kilogram kosztuje 70 000 złotych. Poproszę pół kilograma sera żółtego. Poproszę pół kilograma sera żółtego. Jakiego? Jakiego? Poproszę ser podlaski. Poproszę ser podlaski. Bardzo proszę. 21 000 złotych. Płaci pan w kasie. Bardzo proszę. 21 000 złotych. Płaci pan w kasie. Proszę jeszcze 1/4 kilo sera białego. Proszę jeszcze 1/4 kilo sera białego. Jaki ser? Tłusty czy chudy? Jaki ser? Tłusty czy chudy? Proszę 25 deka sera tłustego. Proszę 25 deka sera tłustego. Proszę, 3200. Proszę, 3200. Przepraszam, ile kosztuje kilogram szynki? Przepraszam, ile kosztuje kilogram szynki? Osiemdziesiąt siedem tysięcy sześćset. Poproszę, 20 deka szynki. Tylko chudej.
Poproszę 20 deka szynki, tylko chudej. Siedemnaście tysięcy pięćset dwadzieścia. I pół kilograma suchej kiełbasy. I pół kilograma suchej kiełbasy. Proszę. 31 500. Proszę. 31 500. Czy podać coś jeszcze? Czy podać coś jeszcze? Czy dostanę pieczonego kurczaka? Czy dostanę pieczonego kurczaka? Płaci pan 36 000. Płaci pan 36 000. Pomarańcze 14 000 za kilogram. Pomarańcze 14 000 za kilogram. Jabłka 10 000. Jabłka 10 000. I banany 15 500. I banany 15 500. Jesteś przecież chora. Chce mi się pić. Nie ma już soku. Jest sok. Widzicie? Robienie zakupów nie jest proste. Nie są one tanie. Sok jabłkowy. 12 tysięcy litrów. I pomarańczowy. Jeszcze droższy. 14 tysięcy litrów. Litr mleka. 6 500. 10 deka szynki. 20 deka. 17 520. Ser żółty. Pół kilograma. 21 000 złotych. Jesteście bardzo dzielni. Dziękuję wam. Magda, trzeba nalać mleka, bo Jobi jest głodny. Już nie jest głodny. No, ten pies nie wie, ile to kosztuje. 17 520 złotych. Dwanaście tysięcy litr. Jeszcze droższy. 14 000 litr. 6 500. 20 deka. 17 520. 21 000 złotych.
17 520 zł. Przez kilka dni wy musicie robić zakupy. My? Chyba ona. Ja? Zakupy robią kobiety, ja nie umiem. Lodówka pusta, kuchnia pusta. Od rana nic nie miałam, pusta. Zjadłbym przynajmniej trochę zupy. Chodźmy do sklepu po zakupy. Kurczaka weź, bo lubię rosół. Kilo kapusty do bigosu. Ser, masło, cukier. Kilo gruszek. I jeszcze piwa kilka puszek. Chleba nie bierzmy, bo nie świeży. Przepraszam, ile się należy? Tyle dźwigania? Wiesz, masz rację, chodźmy do baru na kolację. Uczmy się polskiego, uczmy się polskiego. Z mamą, z koleżanką, z mężem czy z kolegą. Śmiejmy się po polsku, smućmy się po polsku. Bawmy się po polsku, kłóćmy się po polsku. Uczmy się polskiego, uczmy się polskiego. Uczmy się polskiego! Uczmy się polskiego!